Ford Focus rocznik 2006 i będziemy odkręcać rozrusznik. Przyczyną wymiany, odkręcenia właściwie, rozrusznika jest Bendix, czyli takie powiedzmy sprzęgiełko rozrusznika, które chyba zawiodło, a mianowicie po przekręceniu kluczyka pojawia się taki gwizd, jakby właściwie tak jakby rozrusznik pracował na solo, tak jakby sam wirnik pracował w rozruszniku, a nie zatrybiał się o koło zębate. Także miejmy nadzieję, że to jest to. Zaczynamy działać. No i mamy rozrusznik wyciągnięty, to po co zmierzaliśmy. Gdybym następnym razem to robił, no to nie wiem, czy nie zastanowiłbym się najpierw odkręcić właśnie tych śrub, tutaj tych trzech, żeby zwolnić te przewody, no i wtedy on by praktycznie bez problemu wyszedł, aczkolwiek dojście do tych śrub jest dosyć uciążliwe. Zdemontowałem sobie ten przewód zasilający, który szedł tutaj, tutaj. No i po prostu najpierw odkręciłem rozrusznik, obróciłem go troszeczkę w dół, dzięki czemu zobaczyłem te śrubki i je odkręciłem, gdyż one trzymają taką plastikową tutaj osłonę, zaraz pokażę. Tu jest ta plastikowa taka osłonka i w niej jest zapakowany przewód napięcia, tak? I do niej jest, że tak powiem, to przyczepione i tu jest zespolone po prostu połączenie konektory tak zwane, o. No. No i to jest w całości i nie da się tego, że tak powiem, inaczej zrobić, żeby wyjąć w całości ten rozrusznik. Bierzemy go teraz, rozkręcimy go i zobaczymy, co tam w nim w środku. Przemyję go oczywiście i jutro jedziemy po Bendix, będziemy wymieniać. Tak wygląda rozrusznik w częściach pierwszych Focusa z 2006 roku, Focusa MK2, benzyny 1.6 i tu mamy szotki, wirnik, ten Bendix nieszczęsny, jakieś tu zębatki, to jest do tego, o, ten w komplecie, to w komplecie, to do tego, to. No, przemyłem to, przepukałem, przeczyściłem i lecimy po Bendix nowy, zakładamy, mam nadzieję, że będzie hulać. Dobra, mamy już nową część. AS, no niestety nie było nic innego, musiałem brać to, co było. No i no ewidentnie widać, że no tu się wręcz starł cały ten taki grzybek jakby. Starła się ta blaszka cała, która jest tak wygięta tutaj do góry, podgięta. A tutaj jest starta zupełnie
Nie ma jej, tak? No. Przy okazji wymienimy również szczotki, które również, no jak widać, po nich są dosyć mocno zużyte, już blisko tego kabelka miedzianego są. No w porównaniu do tych, które tam widać, o, ja nie chcę mi się tego rozbierać, ten plastik jest tylko po to wsadzony tutaj, ten, żeby one się po prostu trzymały, ale są dużo, dużo dłuższe, bo tutaj widać, że no z pół centymetra mają przynajmniej, nie? Do kabelka pół centymetra mają. No a tutaj no do kabelka w tym przypadku, no nie wiem, jest może 2 mm i no i się przetrze, zatrze się. Myślę, że warto tutaj zatrzymać się na chwilkę, na słuszną uwagę. Szczotkotrzymacz ma tutaj różne pozycje. Przesuwa się go poprzez wyciągnięcie tej gumki, odgięcie jej i przesunięcie go w prawo bądź w lewo. U mnie się okazało to, gdy chciałem przykręcić tą blaszkę, że ona po prostu ma to wytłoczenie i ona po prostu mi nie pasuje o tam 2 mm powiedzmy i musiałem wyciągnąć ponownie tutaj ten szczotkotrzymacz i przestawić mu pozycję troszkę w prawo, aby pasowała ta pokrywka właśnie. Dobra, jedziemy dalej, skręcamy powoli. Złożony do kupy, nic nie zostało, zostało tylko to, co wymieniałem. Mam nadzieję, że złożyłem dobrze. Miałem troszeczkę problemy, bo w związku z tym, że nie odkręciłem tej cewki, nie wiem, czy to się tak nazywa, no miałem trochę problemy przede wszystkim z włożeniem tego, bo musiałem to wkładać przez te widełki plastikowe, które tam unoszą ten bendix w górę, ale udało mi się, włożyłem i tutaj od tej strony, że tak powiem, zaślepkę włożyłem i z tej strony podeszedłem do tego tematu.